Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale z Kekita, w którym to będziemy, no, tak jak zwykle grać w Kekita, tylko że dzisiaj troszeczkę inaczej, jak widzicie, no, się zaczyna odcinek w samym menu głównym, ponieważ dzisiaj chciałem wam zaprezentować serwer, który powstał dla widzów. Oczywiście na Minecrafta Premium, to jak chcecie, to musicie mieć premium i mam nadzieję, że ogarniecie paczkę sami, bo średnio ogarnięty szympan z tym sobie by poradził, ale no, spokojnie, jest dla was ratunek, ok? Nie no, żartuję sobie. Jak widzicie, tutaj teraz zmieniłem troszeczkę muzykę. Tu jest muzyka, ktoś mi polecił, żeby tak dać muzykę, że będzie fajniej, to może będzie fajniej. I jak chcecie, to IP serwera jest w opisie, a jak wolicie, to IP jest takie. Ok? No i tak będzie w opisie to, co mi pokazać. Tu jest nasz serwer kekitowy, na którym gramy. To dzisiaj nie będziemy na nim grać, tylko dzisiaj wam zaprezentuję serwer Siklavis, który jest w becie. Serwer jest aktualnie na naszej mapie. Do 1 lutego będziecie mogli ogólnie zwiedzać naszą mapę, więc no polecam, czy coś. I mam fajnie. Nawet to nawet nie wiadomo, że ja wbiłem. Jak widzicie, na serwerze są aktualnie dwie osoby, bo jak mówiłem, serwer jest dla widzów. Serwer jest dla widzów, więc wystarczy mieć premium. No i co, dzisiaj sobie coś tam polatamy, coś tam wam pokażę. Wczoraj był start serwera o 21:00, to już widzicie, że trochę czasu minęło. Ja to nagrywam przed 10:00, tego samego dnia, co wstawiam. I serwer jest ogólnie zabezpieczony, to nie wiem, jak będziecie sobie tu iść do Avalkiza, co nie, to i tak tych drzwi nie otworzycie. Nie otworzycie tych drzwi, ani tych drzwi, nie możecie też nic zniszczyć, oj. Nie możecie też nic zniszczyć, no po prostu nic nie możecie, co nie? Możecie sobie normalnie chodzić, tylko no zwiedzać to, jeśli ktoś wam otworzy drzwi z ekipy od nas, czy sam administrator, bo no tak to po prostu, no możecie tu być. Możecie sobie zwiedzać to z zewnątrz, ale wewnątrz nie. I mapa ogólnie będzie zmieniana. A, walki z nami nie działa. No trudno. Mapa ogólnie będzie zmieniana, znaczy resetowana 1 lutego. A czy będziemy grać na tej mapie? My wszyscy i ogólnie grać sobie z Avalkizem, Michaszkiem, Hudsonem i tak dalej. Wszyscy co gramy na tym serwerze, to czas pokaże. Czy będziemy po prostu właśnie robić na kuboidy? Czy też zostaniemy, że tu będzie jeden serwer, tam będzie drugi serwer. I to tyle. To może wam w ogóle zaprezentuję tutaj, bo już są pierwsze budowle. Jak przykładowo jest jeden gracz, który buduje się tutaj na wprost ode mnie, co nie? Nawet dobrze to, że on tu się buduje, ponieważ chociaż może zasłoni ten napis, a tak to będzie ładny budynek przed tym. Ma piecyki i skrzynki za domem, ale ogólnie można też blokować skrzynki, blokować po prostu dany teren, że to dziękuję Lahatera, blokować domostwa swoje, że nikt tu nie wszedł, bo przykładowo nie otworzył drzwi, no ja mogę, bo mam do tego uprawnienia, ale normalny gracz nawet nie może sobie otworzyć drzwi, co nie? A nawet jeśli się dostanie, to i tak nie otworzy skrzynek, bo pokaże mu się, że nie jest, że nie ma permisji do użycia tego, co nie? Po prostu, że to jest własność Keymasika. To co? Może najchętniej to bym w ogóle poszedł spać. To zobaczcie, możecie teraz wbić na serwer i napisać te słynne zzzz. No nie będę pisał, bo od razu będzie wiadomo, że jestem. Słychać awalki za elektrownię. O, widzicie, ludzie powolutku wbijają, już są 4 osoby oprócz mnie, to jak widzicie, no ktoś tam gra, co nie? To jeśli gracie sami na singlu, to możecie przyjść tu i sobie wspólnie pograć. Serwer jest, tak jak mówiłem, no
działki są strzeżone, czy strzeżone, to jest źle pomijane, ale po prostu stawiacie skrzynkę i dostajecie działkę. Podobno klikacie na nią prawym złotą łopatę, to ta działka się poszerza, a im dłużej gracie na serwerze, tym możecie mieć coraz większą działkę, czy coś w stylu. Nie wiem, już coś tam Avalkis mówił o tym, a ja się za bardzo nie interesowałem tymi pluginami. Nie wiem, film ogólnie nie chcę robić długi, bo chciałbym jeszcze go dzisiaj wstawić, więc tak do 15 minutek, a dopiero jest 5 minut. I o czym ja mam to was gadać przez ten czas? Mogę wam powiedzieć, że ogólnie na naszej mapie to jeszcze nie zacząłem robić tego metra swojego, czy tam zajazdu kolejowego, i będę dopiero go robił dzisiaj. Co wy widzicie, to na jutro odcinek, ok? To możemy się tak umówić, że no jutro będzie, bo miałem go zrobić, że już dzisiaj miał być, ale że serwer został otwarty, no to sobie nagram odcinek z tego i was zaproszę, bo Avalkis ogólnie wczoraj przed 21 rzucał na Facebooka posta, tylko no jak wiadomo, nie wszyscy mają Facebooka, to nie wszyscy się o tym dowiedzą. Ale co, my sobie możemy ogólnie teleportować się do kogoś i zobaczyć, jak on buduje, bo i tak mnie nie widać, co nie? Możecie zobaczyć, że mnie nie widać, bo mam takie uprawnienia, że mnie nie widać. Wow! Lecimy przykładowo do Roxu. Rox tu jest... A, idzie ze spawna. Bo Rox tu dopiero co wszedł, nie? Ale to mógłby iść torami. Ale musi sobie sam poradzić, ok? Dobra, to lecimy do JJ'a. Zobaczymy, co tam robi JJ i... A... Też idzie torami. No to... To nie mam co wam pokazać już, bo innych osób nie ma, bo jak widzicie, no chyba ktoś był, ale wyszedł, czy coś. Dobra, no to jednak film będzie 10-minutowy. Jeśli chcecie, link do... serwera, link do paczki, link do adresu naszej paczki macie w opisie wraz z IP do serwera, to serdecznie was zapraszam na ten serwer, my sobie nieraz tutaj też siedzimy, to możecie sobie z nami pogadać, ok? Ok. To paczkę macie w opisie, wszystko macie w opisie, restart mapy będzie 1 lutego, to nie musicie się co obawiać, jak widzicie, o, nawet już nie są, bo wczoraj jak otworzyliśmy serwer, to pierwsze co ludzie zrobili, to zniszczyli nam tory. Fajnie, co? A później to się dziwicie, że nie zapraszamy widzów na serwer główny, bo no tak to by się skończyło, a tak to nie musimy stawiać żadnych co tam mordo? Witam serweteczki Witia, uuu. A tak to nie musimy stawiać żadnych, no wiecie, działek czy coś, bo po co mamy sami sobie niszczyć, co nie? Ale dobra, no to ja wam dziękuję za ten film, mam nadzieję, że jakoś nie był straszny, choć pewnie był. I mogłem go zrobić lepiej, ale no, wyszedł jak wyszedł. Zapraszam was na ten serwer, miła atmosfera, fajnie się gra i nie laguje, bo ostatnio zmieniliśmy ogólnie serwer, znaczy silnik serwerowy, a bardziej Avalkis znalazł, że jest jakiś tam termos, który mniej laguje i działa to nawet lepiej, na Aquarii można grać, ok? Dobra, to ja wam dziękuję, na razie, cześć, pa pa. Może będą jeszcze jakieś filmy, jakbyście chcieli, tak co jakiś czas z serwera, co? No to jak będziecie chcieli, to będą, pa pa.